również uczcić 51. rocznicę samospalenia Jana Palacha. Śmierć Jana Palacha odbiła się bardzo szerokim echem. Była protestem przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego, de facto wojsk sowieckich, Rosji Sowieckiej na Czechosłowację, na próby demokratyzacji życia w Czechosłowacji ówczesnej. My również pamiętamy w Polsce, że także Ryszard Siwiec we wrześniu, 8 września dokonał aktu samospalenia w proteście przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Ryszard Siwiec zginął po tym akcie samospalenia kilka dni później. Dokonał go na stadionie dziesięciolecia w obecności najwyższych funkcjonariuszy państwa komunistycznego PZPR, w obecności blisko 100 tysięcy uczestników dożynek wówczas na stadionie dziesięciolecia. Te akty samospalenia, jak również inne, które miały miejsce w Budapeszcie, w Kijowie i inne również w Pradze, przypominają nam o losach państw Układu Warszawskiego, państw bloku sowieckiego. Przypominają nam również o tym, co w swoich dziennikach zapisała w tak charakterystyczny sposób Maria Dąbrowska, bardzo znana pisarka, że dzisiaj byli jeszcze tu Niemcy, a wieczorem jesteśmy pod okupacją bolszewicką. Tak, szanowni państwo, to tragiczne losy Polski po II wojnie światowej, kiedy mogliśmy pozbyć się okupacji niemieckiej, strasznej, morderczej okupacji niemieckiej, ale zaraz potem rozpoczęła się okupacja sowiecka, okupacja Rosji sowieckiej. I niech ta śmierć Jana Palacha, Ryszarda Siwca, Jana Zajca i wielu innych przypomina nam o tym, jak z ogromnym poświęceniem Polacy, Czesi, Węgrzy walczyli z okupacją sowiecką po II wojnie światowej. I również nasze działania, oczywiście polska solidarność, doprowadziły do tego, że mamy dzisiaj wolność, mamy demokrację, mamy praworządność. I smutne jest to, że władza sowiecka nie tylko odtwarza gesty, władza rosyjska dzisiaj, wcześniej sowiecka, odtwarza gesty, które miały miejsce po II wojnie światowej, ale czasami również stara się odtworzyć stalinowską wersję historii. My będziemy temu na pewno bardzo mocno przeciwdziałać. Wiemy, kto był po stronie wolności. Wiemy, że nasi żołnierze Armii Krajowej, którzy wyzwalali bardzo często razem z Armią Czerwoną, takie były losy końcówki, takie były czasy pod koniec II wojny światowej, wyzwalali Polskę, oczywiście przy ogromnym wsparciu wówczas Armii Czerwonej, przy kluczowej roli Armii Czerwonej, ale jednak wiemy też, jakie były losy żołnierzy Armii Krajowej, którzy byli wówczas mordowani, wsadzani do więzień, wywożeni na Syberię, wywożeni do łagrów. I o tym nie tylko nie możemy zapomnieć, ale to jest prawdziwa historia Polski po II wojnie światowej. Dziękuję bardzo.